Państwa zaprosić, żeby powiedzieć parę słów na temat planowanej inwestycji na terenie naszego okręgu. Na początek powiem Pan. Plan dzisiejszego spotkania jest taki, że na początku Pan Grzegorz Sacharuk z Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej przedstawi nam swoją propozycję, jak reagować w takich sytuacjach, kiedy pojawiają się wrażliwe społeczne inwestycje na terenie gminy. Potem ja pozwolę powiedzieć sobie i nakreślić sytuację, powiedzieć parę słów, jak wygląda sprawa z planowaną budową kurników na zbiegu naszych sołectw Dokudowa i Ortela. Potem ewentualnie ktoś będzie chciał zabrać głosy, czy będzie ktoś z przedstawicieli gminy chciał zabrać głos, to też oczywiście będzie mógł. Powiem szczerze, to jest najliczniejsze takie spotkanie, na które mam przyjemność być. Zostałem zaproszony tutaj przez radnych pana Mateusza i pana Sebastiana. Bardzo się cieszę. Przejdę od razu do tego, z czym przyszedłem. Pokrótce opowiem najpierw o woli wprowadzenia. Będę się starał mówić głośno, sala jest duża. Mam nadzieję, że państwo z tyłu też będą słyszeć. Mamy kilka inwestycji, które są uciążliwe. My z Worońca Cycyny, ja jestem mieszkańcem Cycyny. Mamy tam zakład do przetwarzania padłych i ubitych zwierząt, który będzie przetwarzał. Moc produkcyjna to jest 800 ton dziennie tego surowca, nazwijmy to. Do tego jest oczyszczalnia ścieków, tam ulokowana w Worońcu, która no jest rzekomo w fazie rozruchu. Ścieki są, smród jest. Mamy też tam chlewnię w Worońcu. Dlaczego o tym mówię? Bo te inwestycje się rozwijają i zawsze idzie to w parze. Jeżeli jest dużo zakładów, które przetwarzają zwierzęta, to jednocześnie dlatego, że są zakłady, które je produkują, czyli chlewnie i kurniki. Tematem jest, co my możemy, mieszkańcy, zrobić. Przyznam się, jeżeli już zapadają decyzje, to niewiele. Jeżeli jest się stroną w postępowaniu, tu mamy przykład z gminą, wymieniliśmy już szereg pism, z powiatem również, ja mam cały segregator. To są materiały, które dotyczą w zasadzie oczyszczalni ścieków i zakładu. To jest od listopada. Nasz wojewódzki inspektor ochrony środowiska dziwi się, bo też ma taki już segregator, że takiego zakładu jeszcze nie było, który by wymagał takiej uwagi, takiego poświęcenia czasu. Tu chcę przedstawić Państwu konkretne rozwiązanie, co możemy zrobić. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś jest stroną w postępowaniu, jeżeli na przykład Urząd Gminy proceduje decyzję środowiskową, która jest pierwszym krokiem, etapem dla firmy, przedsiębiorstwa, aby taką inwestycję lub inną, która wymaga takich pozwoleń, przeprowadzić, to tylko sąsiad jest stroną i może się wypowiedzieć, może cośkolwiek uzyskać. Towarzystwo ekologiczne bądź grupa ludzi i pojedynczy człowiek, który jest stroną i ma prawników za sobą. To tak wygląda. My chcemy zrobić to trochę inaczej, bo ja mam świadomość, że mogę wymieniać z Urzędem Gminy i z Urzędem Powiatowym pisma przez 4 lata. Uzyskam swój cel, jakąś decyzję wzruszę i nic z tego nie wyniknie. Po prostu zakład działa nadal, śmierdzieć będzie jakby jak i śmierdziało. I to jest, dlatego z Państwem jestem, bo my mamy ten smród. My już się z tym nie poradzimy, ten zakład z nami będzie, ale to, co można zrobić, to właśnie wyjść naprzeciw też Państwa oczekiwaniom. I moim celem jest zdobycie Państwa poparcia pod obywatelskim projektem inicjatywy uchwałodawczej. Daje nam takie uprawnienie ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 41. Pisałem tu pisma też do Rady Gminy, przedstawię też później. Chodzi o to, żebyśmy mieszkańcy na samym początku tego procesu wiedzieli, bo myśmy w Cycynie, w Worońcu nie wiedzieli, były nawet dezinformacje, moim zdaniem tak należy nazwać, że tam będzie jakiś zakład, który będzie produkował pasze, te chrupki takie dla kotów i psów. No niby nic złego, tak? Maj, czerwiec, smród nie do wytrzymania, całe lato tak było i później, kiedy powołaliśmy kołoterenowe stowarzyszenie, gdzie się angażuje, jesteśmy strukturą taką formalno-prawną jednego z tych stowarzyszeń w Polsce, który 16 lat już z tym inwestorem się spiera. Wspiera nas też kilka innych organizacji, to nie jest tak, że sami wszystkiego się dowiedzieliśmy, aczkolwiek to, co można zrobić, to po prostu wyprzedzić niejako fakty i odnieść się do sytuacji. Jaki jest problem tak naprawdę, że ludzie nie wiedzą? Gdyby wiedzieli, mogliby reagować, mogliby się zabrać tak jak Państwo, pójść do Rady Gminy, powiedzieć, ale my nie chcemy tych tutaj inwestycji, albo odsuńcie je dalej. To się często dzieje w taki sposób, że formalno-prawnie wszystko jest ok i tu nie można postawić żadnego zarzutu, bo pyta się sąsiada, który jest najdalej 100 metrów od tej inwestycji. Decyzje środowiskowe polegają na tym, że wójt tutaj rozpatrzył je, mamy na piśmie odpowiedź, że nie było na przykład inwentaryzacji środowiska, szeregu innych rzeczy, które mógł wójt zrobić. Przy tego typu inwestycji, która jest chyba jedną z największych w Polsce, czyli to 800 ton padłych i ubitych zwierząt, wypadałoby, żeby z wancy z inicjatywy wójt, rada to zleciła, dlatego że mało jest takich zakładów w Polsce, a uciążliwość jest ogromna.
i tu jeszcze nie mamy w pełni uruchomionych tych, tych mocy przerobowych, tych mocy produkcyjnych, a już te problemy są. Przejdę do slajdów. Wypada się przedstawić. Ja od roku 2010 jestem w szeregu inicjatyw organizacji obywatelskich społecznych. Tu króciutko wymienię. Ostatnia to jest właśnie ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Dlaczego ta inicjatywa? Dlatego, że radni są bezradni. Mówię szczerze, rozmawiałem z kilkoma radnymi i sytuacja jest taka, że się tłumaczą, ale myśmy nie wiedzieli przede wszystkim. Gmina nam nie mówiła. Sołtysi to samo mówią na spotkaniach. Ja się opieram na tym, co słyszę i na tym, jak to wygląda. I po prostu widać tą bezradność. Nad tym jest też urząd i wójt. Powiem o tym, że ostatnio natrafiłem w Instytucie Spraw Obywatelskich na artykuł, który mówi o książce. Intencje. Intencje w prawie w Polsce. Czyli można zrobić wszystko zgodnie z prawem, pomóc inwestorowi, a nam utrudnić życie. Powiem o tym za chwilę. Koło terenowe to jest inicjatywa z 5 bądź 15 listopada. Myśmy wtedy dopiero powołali. Od lata trwały smrody u nas, powołaliśmy te koło terenowe, jesteśmy stroną piszenia pisma, tu jest cały segregator tych pism. Przynosi to skutki, bo część po prostu instalacji jest utworzonych, kolejne po prostu kanalizacje w tym zakładzie. Wnioskujemy o to, żeby oczyszczalnie przykryć, bo ona nie jest kryta. Tam są tylko resztki po tych padłych i ubitych zwierzętach, tak? Przetwarzane i w tej oczyszczalni, to po prostu jest smród. Stowarzyszenie Polska Wolna GMA, jestem jego wiceprezesem, Fundacja Promopoli prezesem, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Myśmy na Radzie Powiatu tutaj, nie wiem czy radni, być może pan też. To był rok 2011. Skuraliśmy to, że w całej Polsce są strefy wolno GMO. Nasz powiat też jest strefą wolno GMO, dzięki moim staraniom. I państwa radnych też uchwalę. Później Spółdzielnia Socjalna Progres to jest inicjatywa, którą realizowałem w 2011 roku. Ona trwała 4 lata. Większość takich inicjatyw przy dotacji z Urzędu Pracy pada po roku, bo dotacje się kończą. Uważam, że to też sukces. Dlatego tu mówię, żeby państwu powiedzieć, nie jestem przypadkowym człowiekiem, mam doświadczenie i kompetencje, dlatego z państwem tutaj jestem. Przejdźmy dalej, bo nie o to chodzi, żebym mówił o sobie. Mamy tam, tak jak mówiłem, zakład oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie ścieków jest na 500 ton dziennie ścieków. Tam teraz kolejne inicjatywy są, żeby poprawić jakość tych ścieków. Z tego co wiem, były kontrole w Wiosiu, dwie, które trwały po 2 miesiące, jest szereg wniosków. To poszło dalej do Ministerstwa Klimatu, później do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. To wszystko jest w trakcie, w toku. Mam jeszcze tam chlewnie. W Kodniu powstało 36 kurników, ja skoro są przedstawiciele Kodnia, chętnie później oddam głos, jak już tu chwileczkę z państwem porozmawiam, przedstawię, jaka jest nasza inicjatywa. O to chodzi, że inwestor, jakikolwiek by nie był, musi uzyskać szereg decyzji. Tu może mieć lub nie mieć wsparcie Rady Powiatu czy Gminy, przy czym chodzi też o to, że trzeba zawsze rozpatrywać, co warto robić, czego nie warto robić, bo inwestor jest gdzieś daleko stąd, tu ma kurnik i generalnie ma z tego zyski. Pytanie, jeżeli tu w miejscu chyba, proszę mi powiedzieć, ile w Kodnie jest kurników, 36? 36 w jednej lokalizacji. Ile zjada jeden kurczak razy ilość kurczaków? Ile to jest ton dziennie paszy? To trzeba dowieść po prostu. To jest decyzja środowiskowa. I pytanie, czy drogi gminy są na to przygotowane? Ja w ciemno mówię, że nie. Nie na ten tonerz. I to jest później szkoda, ale gminy to jest koszt powiatowych. A dojazd? Powiatowy. Tak. Różnie to bywa, bo są kurniki w innych miejscowościach i wiem, że to nie są drogi powiatowe. W każdym razie to tylko gwoli zaprezentowania jako ilustrację. Tam są wentylatory, tam są wywiewy, tam też wypowiada się Ministerstwo Rolnictwa, wypowiada się tam dalej. Mam takie, pozwolę sobie założyć okulary, żeby troszkę też lepiej widzieć. Na celu mamy zwiększenie tej świadomości państwa i udziału w procesie podejmowania decyzji. Myśmy napisali taki wniosek, on został już złożony, mamy tam 350 odpisów już, przy czym jestem tu dlatego, że wcześniej to było mówione jednocześnie, im więcej nas o tym wie, tym większy jest też odzew. I mam nadzieję, że tutaj jest pan przewodniczący, jest też przedstawiciel urzędu, będzie to pozytywnie rozpatrzone. W tej chwili jeszcze pracujemy, żeby te głosy zbierać państwa. Inicjatywa obywatelska to polega na tym, że na podstawie tych ustaw mamy prawo my jako obywatele wziąć sprawy w swoje ręce. Radni i wójt może mieć inicjatywę uchwałodawczą, ale mieszkańcy też i z tej drogi skorzystaliśmy. To jeszcze się nie zdarzyło tutaj na terenie, z tego co wiem, chyba nawet powiatu. Ale sytuacja jest paląca, dlatego że w ciągu od półrocza uruchomiono ten zakład,
jest już oczyszczalnia, która jeszcze nie ma decyzji środowiskowej, już widać, że działa, bo śmierdzi. Jest cztery bodaj, tak? Proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę. Cztery lokalizacje kurników. Pulko, Krzymowskie, tutaj w Ortelu i Kamieniczny też chyba jest już decyzja wisiała na stronie Urzędu Gminy. Bardzo szybko, bo to jest kilka miesięcy, sześć inwestycji. W tym jedna z największych w Polsce. Więc my też działamy szybko i prosimy też o wsparcie Rady. To, co mamy na celu, to żebyśmy po pierwsze wiedzieli, ale jeszcze powiem o tym, że dlatego, że te inwestycje są tutaj dość duże i z tego, co wiem, a tutaj nawet i radni wiedzą, jest plan, żeby tu było 150 kurników pojedynczych, ale w tych, jak pani chyba też wie, to są czasami grupowane, lokowane jeden przy drugim. Jest możliwość powstania i w sąsiedniej gminie Leśna Podlaska był plan podejścia, żeby zrobić tam biogazownię opalaną resztkami zwierzęcymi. Krótko mówiąc, ja mam certyfikat unijny odnośnie wszystkich instalacji, które są dostępne w Europie energetycznych, w tym też biogazowni różnego typu, w tym też takiej, jak jest opalana. Tam rzeczywiście się łyżką podaje ten szlam. Powiem krótko, jeżeli przetwarza się te padłoubite zwierzęta, stamtąd drobne resztki poniżej 6 mm już mogą trafić do czyszczalni. Tam są skratki, tam są sita. Coś z tym trzeba zrobić. Albo to można kompostować, albo to można utylizować, to jest koszt, albo właśnie opalać biogazownię. Jest na to potrzeba. Dlatego o tym mówię, bo przypuszczam, że jeżeli któraś z sąsiednich gmin się na to nie zgodzi, no to być może w innej gminie to powstanie, w której tego nie wiem. Przy czym jest to bardzo możliwe. Dalsza rzecz, o czym mówiłem, to jest możliwość wykorzystania tych resztek jako kompostownia. Też jest na to miejsce, są tereny tutaj. Generalnie Polska Wschodnia jest dedykowana pod to, bo jest mniejsze zaludnienie. Jest więcej rolnictwa i po prostu dlatego tutaj się to tak rozwija. Lokalizacje tego inwestora, korzystam ze slajdów właśnie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieniawskiej, to jest pod Rzeszowem. Oni mają już kilka takich instalacji, to jest 6 lat. 6 lat wystarczyło, żeby był zakład, drugi zakład, ferma i kompostownia odpadów właśnie. Dlatego tu mówię, bo jeszcze być może dużo przed nami. I trzeba działać szybko. Inwestor, który tutaj występuje, też jest to slajd Stowarzyszenia Ziemi Sieniawskiej. Ma te lokalizacje w Polsce, jak Państwo widzą, jednocześnie tu już u nas też ma zakład i oczyszczalnie ścieków. To oczyszczalnie ścieków jest równoważna 55-tysięcznemu miastu. Wcale nie jest mała. Później oddziaływanie. Dziennik Wielkopolski opisywał niejednokrotnie, i że po prostu to działanie sięga aż do Piły. To jest 13-14 km. Jeżeli tak jest, miejmy świadomość, że u nas może być podobnie. Czy będzie, tego nie wiem, ale miejmy świadomość, że tak może być. I ustawa o ochronie środowiska mówi, że jest ryzyko, trzeba je wziąć pod uwagę i rozpatrzyć wszystkie argumenty na rzecz społeczeństwa, w tą stronę. Mam nadzieję, że tak będzie. Myśmy tutaj rozpatrywali, jak może wyglądać to w naszej gminie. Jeżeli w promieniu 9 km od Wronca jest 24 miejscowości, to tam mieszka 7200 ludzi. 200 osób i to są dane świeżutkie, bo niedawno były tam podawane z GUS-u. Tak może to wyglądać, jeżeli chodzi, tak przykładowa mapka. Jeżeli by zakładać, że czasami gdzieś wiatr powieje dalej, a będzie jakiś tam erupcja tych zapachów, no to i Międzyrzecy Białe też to czuję. Osobiście kiedyś tak było, jechałem wzdłuż 30 Cycyny do Białej i ten rodzaj smrodu, dokładnie ten czułem na Łukaszyńskiej, w Białej Podlaskiej, to jest 19 km. O czym chcę powiedzieć? Następne lokalizacje to jest główna siedziba pod Sieniawą tego inwestora, który tu u nas też występuje. I jest to znowu dwa zakłady i jest to ferma, jest to kompostownia, hodowla i ferma. Dlaczego o tym mówię? Bo może tak samo być tutaj. Tu mamy, ja zwróciłem się do szefa Instytutu Spraw Obywatelskich z prośbą o to, żeby przyjrzał się tutaj, co my tutaj mamy, przyjrzał się akurat kurnikom. I jest to z grudnia publikacja dostępna w internecie Tygodnika Spraw Obywatelskich. Tu cytuję, prezes firmy Wipasz, pan Józef Wiśniewski, planuje hodować blisko 36 milionów brojlerów rocznie w 67 kurnikach w okolicach Białej Polaskiej. Ja nie zbieram tej informacji, generalnie mi kurniki nie przeszkadzają i nie o to chodzi, żeby komuś przeszkadzały, ani te instalacje. Chodzi o to, żeby uregulować pewne sprawy, które nie są uregulowane. Czyli w planie zagospodarowania przestrzennego chcemy odnieść się do tego, żeby był pewien dystans od najbliższych domostw. Niech on będzie 2 km, półtora, ile się da zrobić. Druga rzecz, jeżeli są strefy przemysłowe, w przypadku Worońca tak było. Tam było w planie zagospodarowania określenie, że na terenie tych działek 661 i obok mogą być usługi, handel, magazyny,
i CPN. Co to znaczy? Jeżeli przemysł, to przemysłowa oczyszczalnia może być. Jeżeli przemysł, przemysłowy kurnik może być i w tym miejscu, gdzie by były, naszym kolejną inicjatywą będzie to, żeby w tych miejscach, gdzie obok zabudowy są strefy albo będą strefy, określić wyłączenie. Niech tam będą firmy stolarskie, Szewc, ktokolwiek inny, ale wyłączmy te uciążliwe inwestycje, oddalmy je od siedzib ludzkich. Tak powinno być naszym zdaniem. Następne tutaj chodzi o to, że opisywali konkretnie, tu mam nadzieję, że przedstawiciele Skodnia o tym powiedzą, bo to też jest opisane właśnie, że mimo wszystkich różnych komitetów protestacyjnych bardzo trudno jest hamować i blokować coś, co już powstaje albo coś, co ma klepniętą jakąś decyzję. W programie Ministerstwa Działań Rolnictwa też to szef INSPRO opisał, że to należałoby się kontrolować, bo to wcale nie jest taka dobra sprawa. Jeżeli Państwo by zapytali, co jedzą kurczaki, niedawno opublikowano listę firm, która sprowadzała zboże z Ukrainy. Każdy wie, jakie to było zboże. Te firmy też kupowały te zboże, które na tej liście są. Później my te kurczaki jemy, prawda? Dalej, o alergiach jest zapisane, o różnych nakładach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli też w ogóle w hodowli zwierząt stosowanych jest więcej antybiotyków, niż ludzie w Polsce zjadają, to stąd powstają często odporności na jakieś tam choroby. To już nie mój temat w ogóle, aczkolwiek tak naukowcy twierdzą. Skutki nadmiernego chaotycznego. Też Instytut pisze o tym, że to jest ekspansja i że to różne negatywne czynniki w tym występują, nie tylko gazy cieplarniane, ale te choroby, te inne rzeczy, bo to jest kumulacja. Jeżeli jest zagęszczenie zbyt duże, no niestety tak jest. Dlatego taki bardzo intensywny tłucz ma swoje wady i zalety. Ale to też jest moim zdaniem duża konkurencja dla tych mniejszych rolników, którzy są rdzenni, lokalni, rodzimi i rodzinni też, bo oni nie będą w stanie konkurować ceną. Jednocześnie widać tutaj nasilone inwestycje. Złożyliśmy wniosek już do Rady Gminy o to, aby mieszkańcy mieli większy udział w procesie podejmowania decyzji. Chodzi nam o jeden punkt w tym momencie, żeby zwiększyć, rozszerzyć tak jakby katalog konsultacji społecznych, jeden punkt. Jeżeli jest obowiązek na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Decyzyjnego i ustawy o ochronie środowiska dostępu do informacji o ochronie środowiska, jest opisane tam, że musi być konsultacja społeczna przeprowadzana poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej takiej informacji, że procedowana jest jakaś decyzja administracyjna o takich inwestycjach, które są w katalogu ministra, uciążliwe, szkodliwe, które są po prostu tam opisane i pinesku przybite w gablocie na stronie Urzędu Gminy. To funkcjonowało do niedawna, rzeczywiście tak osobiście widziałem jeszcze jesienią, że tam kilka kartek było jedną pineską, mówię to oficjalnie. Teraz jest bardzo dobrze, bo jest kilka gablot i każda kartka ma oddzielne swoje miejsce, bardzo fajnie. Czyli też po części pewnie nasze tutaj działania i przyniosły jakiś skutek pozytywny. I chodzi o to, żeby, czy to nazwiemy rozszerzenie katalogu konsultacji, o spotkanie z sołtysem, czyli jeżeli gmina proceduje, inwestycję, którą w katalogu pisaliśmy, zaraz to pokażę, która jest uciążliwa, to niech będzie spotkanie w tej miejscowości z mieszkańcami, z sołtysem, niech będzie protokół pisemny. To jest pierwszy krok w ogóle, bo to niewiele znaczy w związku z tym, że trzeba być stroną. Jeżeli na przykład inwestor by stawiał, a gmina nie chciałaby tej inwestycji, gmina też nie będąc stroną nic nie zrobi. Formalno-prawnie jest na wskazanej pozycji po prostu na porażkę. Ale to jest pierwszy krok, bo jeżeli mieszkańcy, tak jak Państwo, każdy by wziął powiedzmy sobie stówę, Państwo byście wynajęli najlepszego prawnika w Polsce i moglibyście walczyć z jakąś inwestycją tego typu, jeżeli tak. Ale wychodzę z założenia, że my w Sycynie Wolącu nie wiedzieliśmy o tym, autentycznie nie wiedzieliśmy o tym. Sołtyska też mówi, że też nie wiedziała, radni też mówią, że no nie wiedzieli, jaki typ inwestycji i tak dalej. No trudno, stało się, jak to powiedział jeden z urzędników w gminie, mleko się rozlało. Jestem tu dla Państwa tak naprawdę. My już ten problem mamy, ale to, co możemy zrobić, wyjść po to, żebyście Państwo i my też wszyscy mieli taką informację na początku. Później chcemy jeszcze kolejne inicjatywy, tak jak wspomniałem, żeby to było uregulowanie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, czyli odległość od takiej inwestycji, pewne wyłączenia i trzecia bardzo ważna dla nas już rzecz w Wolońcu, w Sycynie. My mamy ten zakład, śmierdzi, my mamy to oczyszczalnię, śmierdzi, my mamy to chlewnię, tam śmierdzi. Żeby powiedzieć, w tych lokalizacjach, w tych dwóch obrębach Sycyna Woroniec, żeby już nie kumulować tego. To też wygląda w ten sposób formalno-prawnie. Wójt pisze decyzję środowiskową, która jest wiążąca dla organów nadrzędnych, czyli dla starosty, dla wojewody, że to nie wykracza
oddziaływanie nie wykracza poza teren 70 arów danej inwestycji. No, fajnie brzmi, tylko że to nieprawda. To nie jest tak, bo ten smród się rozsiewa wszędzie, jest uciążliwość, tam jeszcze szereg innych rzeczy, bo mamy bardzo dużo jaskółek. A kiedy są jaskółki? Ja 40 lat nie widziałem tam jaskółek w tej ilości, a teraz są. Bo są muchy, dobrze pani powiedziała, bo są muchy. I mamy nadzieję, że to uda się uchwalić, to zależy od radnych. Jestem tu po to, żeby wyjaśnić szczegóły i tak dalej. Szereg osób nam pomagało, wspomagało, biorąc jakieś karty też, zbierając podpisy, tylko to jest tak, że ja staram się przedstawić wszystkie argumenty merytorycznie i rzeczowo, po to, żeby było wiadomo, o czym mówię. A jeżeli, bo spotkałem się z tym, ktoś zbiera, pomaga podpisy zbierać, one są bez nagłówka, bez czego, zebraliśmy dużo więcej podpisów, 350, przy czym one nie miały nagłówka, nie miały klauzuli RODO, nie wszystkie myśmy złożyli. Tak jak mówiłem, jeżeli gmina liczy do 200 tysięcy mieszkańców, wystarczy, że zbierzemy 200 podpisów i możemy taką inicjatywę przeprowadzić. Ten komitet ma za zadanie jeszcze, tak jak mówiłem, żeby w kolejnym kroku, czy to będzie uchwała taka, czy to będzie może petycja, bo wiem, że jest trudno nam bez prawnika po prostu opracować taki wzór uchwały, takie zapisy, które by nie były sprzeczne z niczym i żeby jeszcze tutaj prawnik gminy, prawnik rady powiedział OK, jest wszystko w porządku, można procedować nad tym, rozmawiać. My jako komitet mamy prawo na podstawie ustawy uczestniczyć w tych pracach, zwróciłem się pisemnie też o tym do gminy. Miałem kilka informacji od radnych, a co to, a kto to, poszedłem dwa razy do pani, która obsługuje radę, okazało się, nie ma żadnych procedur. Jeżeli są, no to trzeba je zrobić. Zwróciłem się tym pisemnie do gminy, bo być może trzeba procedurę, może wystarczy tylko, jest ustawa, artykuł 41, my komitet składamy inicjatywę, rada rozpatruje, można bez tego. Ale zwróciliśmy się to pisemnie. O co chodzi? Żeby w przypadku tych inwestycji, które są uciążliwe, katalog jest wymieniony. Kompostownie, biogazownie, fermy przemysłowe, kurniki, chlewnie o wielkości powyżej. Założyliśmy 40 dużych sztuk, tych przeliczeniowych. Biogazownie, oczyszczalnie ścieków, składy opadów, wysypiska śmieci. Bo na to jest miejsce i na to będzie zapotrzebowanie wkrótce, bo im więcej tych inwestycji tego typu, tym może być więcej potrzeb też z tym związanym, bo to trzeba przerabiać, to trzeba później oczyszczać teren z tego. Do tej pory tego nie robiłem. Byliśmy na konferencji kilka dni temu w Urzędzie Gminy. Niestety mamy taką sytuację my jako komitet. Dziękuję też panom radnym, że zorganizowali tutaj spotkanie. Być może to ostatnie spotkanie przed taką dłuższą przerwą, dlatego że od tygodnia po wypowiedzi na sesji wójta gminy Biała Podlaska no spotykam się z odmowami nawet tych miejsc, gdzie już umówiłem. W Grabanowie Sołtysy umówiłem, byłem osobiście w Świetlicy, zaprosiliśmy wspólnie z telefonu tego pana Sołtysa, radnego z Wilczyna i za godzinę mam telefon, że się wszystko zmieniło. Ja byłem wczoraj w Grabanowie, Świetlica była zamknięta i puszta. Tak samo było w szkole w Ortelu. Napisałem mailowo, odpowiedź była telefoniczna. Ja panu nie mogę udostępnić, dyrektor szkoły nie może udostępnić. Proszę się zwrócić do gminy. Proszę bardzo, zwróciłem się do gminy pisemnie. Tak samo było z sołtyską ze Sławacinka Starego. Jeszcze w lutym umówiłem się, że jak będzie sala po piątym, bo będzie, no to wtedy skontaktuję się i tam mówimy termin. No i się dowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. A czemu? No bo jest sala zajęta. To może w sobotę. W niedzielę, do 8 marca jest zajęta. Codziennie, permanentnie. Więc niestety nie miałem możliwości odpowiedzieć na słowa pana wójta. No teraz zrobię to. Wójt gminy Biała Podlaska, nie będę cytował, powiedział na sesji rady 26 stycznia, że ktoś jeździ po gminach i opowiada durnoty. Dokładnie nie cytuję, nie chodzi o sam kontekst, chodzi o sam kontekst. I jeżeli społeczny komitet, który się powołał po to, żeby móc coś zrobić, bo radni nie mogą, bo gmina nie może, bądź nie chce, ma związane ręce, bo wójt osobiście na sesji rady powiedział, że no ktoś sobie tam jeździ i opowiada głupoty. Nie przytoczę tego państwu, chyba żebym to odłączył wszystko, ale jeszcze będzie na to moment. To wnioskowaliśmy z listem otwartym, on jest złożony wczoraj do gminy, żeby wójt oficjalnie i publicznie powiedział, czy wspiera tę inicjatywę, czy nie. A jeżeli tak, zwróciliśmy się z kolejnym wnioskiem o to, żeby udostępnić nam wszystkie sale w terminie do 28 lutego bezwłocznie, dlatego że to jest obowiązek gminy. Ustawa zasadnicza, konstytucja daje nam takie uprawnienie, prawo, a urzędnicy, rada i gmina jest zobowiązana, żeby pomagać mieszkańcom i społeczności w ich lokalnych inicjatywach, a to właśnie jest taka inicjatywa.
Ja słyszałem różne typu słowa i zarzuty, że my może robimy coś, nie wiem, politycznie, tak? Czy Państwo słyszeli jakiekolwiek słowa polityczne z mojej strony? Nie. Czy Państwo słyszeli jakiekolwiek coś, co można by nazwać durnotami? Nie. Bardzo dziękuję Państwu. Tu są pisma, trochę druk jest mały, ale myśmy właśnie złożyli list otwarty do wójta w tej sprawie, żeby po prostu określił się, czy jest z inicjatywą, czy nie. Później złożyliśmy pismo, to już dygresja, bo na wszystkich spotkaniach o tym nie mówiłem, ale od tygodnia jesteśmy zblokowani. To widać, to jest intencjonalne. Ja tu nie mam dowodów na to, bo nie mam nagrań i tak dalej, nie zajmuję się tym, to nie schodzę tego poziomu, bo zostałbym pokonany doświadczeniem. I złożyliśmy też wniosek. Na podstawie tej konstytucji zasadniczej i przepisów my żądamy teraz już tych sal. Dlatego, że mam takie prawo. I Państwo mają prawo też wiedzieć o tym. I Państwo mają prawo korzystać z tych sal, które są w Państwa gestii, bo to Państwo wybierają przedstawicieli i oni pracują dla Państwa jako radni, a radni mają urząd, czyli wójta i wszystkich urzędników do pracy. I to powinno być tak, że to Rada jest nadrzędnym organem, decyduje o wszystkim, a urzędnicy wykonują wolę Rady, a która jest wolą mieszkańców tak naprawdę. Obserwuję, że tu jest troszkę inaczej. Wniosek. Napisaliśmy też wniosek, aby nasz komitet został po prostu zaproszony na najbliższą sesję, żeby powiedzieć to, co Państwu w tej chwili. Może są jakieś niejasności, może nie każdy wie, o co chodzi. I zwróciliśmy się właśnie o to, żeby nasi przedstawiciele byli na tych sesjach. Też się dowiaduję od radnych z naszej gminy, że to, że ja kieruję pismo do Rady Gminy, to niektórzy radni mogą nie wiedzieć o tym, że takie pismo było. Ono jest odczytane. Ja słyszałem, jak pan przewodniczący czytał nasze pismo i od razu skierował do komisji. Nie było tam dyskusji jakiejś, liczyłem na to, ale nie było tego. Króciutko opowiedziałem o tych naszych inicjatywach i też o naszych bolączkach, które już od tygodnia mamy. Zapraszam Państwa do wsparcia i podpisania tej inicjatywy. Ja tutaj też wykorzystałem kilka materiałów dwóch stowarzyszeń i tego Instytutu Spraw Obywatelskich, zdjęcia jakieś ilustracyjne. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pojawił się pierwszy w marcu zeszłego roku. Osoby, która składa, inwestora, nazwijmy inwestora, prosił na wskazanych dwóch działkach budowę fermy drobiu wraz z budynkiem szkoleniowo-badawczym i infrastrukturą na działkach o numerze 196-197 położonych w ortelu Księżnym Pierwszym. Te działki to jest około 4,3 hektara dokładnie, znaczy przybliżone, mniej więcej 4,5 hektara. Ten wniosek pojawił się w marcu zeszłego roku. W kwietniu został przez inwestora pismem zawieszony i potem został odwieszony pismem inwestora z grudnia. Tu też było zamieszanie bardzo dziwne, na które Państwo możecie obejrzeć na ostatniej sesji, które pokrótce wyglądało tak, że ja na sesji 28 stycznia zapytałem się wójta, czy ktoś wie, grudnia, 28 grudnia, czy ktoś wie na temat odwieszenia tych inwestycji. Wójt powiedział, że pismo nie trafiło na jego ręce, a już dzień wcześniej widziała informacja o odwieszeniu. Urzędnicy pana wójta tłumaczyli się tym, że powiesili to pismo, w piśmie były zawarte dane inwestora, w związku z tym musieli ze względu na RODO odwiesić to. No tylko dziwnym zbiegiem okoliczności urzędnik wójta był na sesji, jak ja zadawałem pytania, milczał, znaczy nie usłyszał, przespał. Abstrahując od tego, że, no bądźmy szczerzy, ja jestem świadomy tego i mogę Państwu powiedzieć wprost, że 99,9 pism, jakie są składane do Urzędu Gminy, przechodzi przez biurko pana wójta, jest przez niego sygnowane i przez niego widziane. I to jest moja opinia, którą wygłaszam publicznie. Wójt powiedział na sesji, że takiego pisma nie miał w ręku. Dobrze. W styczniu, 3 stycznia dokładnie, pojawiło się właściwe pismo już na stronie o odwieszenie tej procedury. Ja Państwu powiem osobiście, nie chodzi o to, że to kurniki, kto to składa, że inwestor. Ja uważam, że jeżeli chce inwestować, to oczywiście może. Natomiast moim osobistym zdaniem, które Państwu przekazuję i moją opinią, to powinny być szeroko prowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczącymi tego projektu. Bo nie wiem, czy każdy chce mieć w odległości 200 metrów od swoich zabudowań farmę drobiu, która teoretycznie ma dwa budynki, a może za pół roku, bo to muszą być Państwo świadomi, że potem, żeby dobudować, to nie trzeba specjalnych decyzji, tylko o rozwinięciu inwestycji, o dodatkowe budynki, których może być
razy N. To nie może, niekoniecznie muszą być 2, to może być 20. A co do, jeśli chodzi o włożenie paszy, to przy 6 kurnikach, każdy ma około 70 tysięcy sztuk drobiu, to przy 6 kurnikach 2 tiry dziennie przywożą paszę. Czyli sobie Państwo policzcie, jak to jest razy 6 kurników, tak? To można spokojnie policzyć, ile takich tirów przejeżdża przez drogi. Tak, liczymy tylko paszę, oczywiście jest odbiór, bo to cykle są bodajże 3 miesięczne, 70 sztuk. 62 dni, przepraszam bardzo, tak, półtora miesięczne. 75 tysięcy jest w standardowym kurniku ilość sztuk. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o sam transport. To są różne aspekty, to można na ten temat poczytać i napisać naprawdę dużą ilość dokumentów. Natomiast ja Państwu powiem z mojego punktu widzenia, dlaczego to tak wygląda. Do końca 2025 roku wszystkie gminy muszą uchwalić tak zwany ogólny plan zagospodarowania przestrzennego. Obligatoryjnie w tym planie muszą być zawarte informacje, co można budować na terenie gminy, a czego nie można budować na terenie gminy. Ten ogólny plan zagospodarowania przestrzennego staje się dokumentem prawa miejscowego, w związku z tym jest obowiązkowy dla jakiegokolwiek inwestora, jakiejkolwiek decyzji wydawanej przez gminę na terenie Sołet czy wszystkich po prostu miejscowości. Do końca 25 roku. Czyli policzcie Państwo, zostały tak naprawdę niecałe 2 lata, tak? A powiem Państwu tak, w tej chwili w budżecie naszej gminy Biała Podlaska, nie ma złotówki zaplanowanej na ogólny plan zagospodarowania przestrzennego. Czyli gmina w obecnej chwili nie robi nic, żeby zabezpieczyć mieszkańców albo przygotować się na takie ewentualności, jak mamy w tej chwili, czyli budowę kurników. Nie robi żadnych w tym kierunku czynności. Są oczywiście zmieniane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, doraźnie w różnych miejscowościach, co może być oczywiście robione, co wydawane są na to pieniądze dotyczące konkretnej miejscowości, ale nie jest robione nic ogólnie. I moim zdaniem, w mojej opinii, do wyborów, bądźmy szczerzy, nie będzie nic zrobione. To jest, a mogę, oczywiście będą wolne, tak, będzie pan, oczywiście będzie pan mógł zabrać głos. Ja pozwolę panu jak najbardziej, tylko dokończmy, zróbmy to wszystko po kolei, potem każdy będzie mógł zabrać głos, to będziemy opowiadać. Ja budżet przeglądam regularnie przed każdą sesją i nie ma takich pieniędzy zagospodarowanych, co więcej rozmawiałem z urzędnikiem, który był na spotkaniu, gdzie byliśmy? W Jaźwinach, który też na ten temat nic nie wie. Natomiast pieniędzy na razie na to nie ma. Z tego co wiem, czekamy, była informacja, że czekamy na jakieś środki zewnętrzne, bo nie ma uchwalonego prawa, jeśli chodzi o finansowanie tego. Gmina sama nie przeznacza. Trudno mi ocenić w tej chwili, jaki to jest rząd wielkości, ale na pewno nie jest rząd wielkości nieosiągalny dla gminy, która liczy prawie 15 tysięcy mieszkańców. Wielkości jak Biała Podlaska. Jest w przepisach określone, że do 31 grudnia roku 2025 gmina jest zobowiązana uchwalić plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. I na najbliższą sesję będzie przygotowany projekt uchwały, bo wiem, że wydział, który się tym specjalizuje, przygotowuje tą uchwałę i będą zabezpieczone środki na opracowanie planu. Pojawiły się informacje, które dzisiaj uzyskałem, że jest już kwota wsparcia finansowego dla gmin określona na kwotę 304 tysiące złotych. I na tą najbliższą sesję chcemy to wprowadzić. Oczywiście ten plan będzie poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi i te rzeczy, o których Pan mówi, mówił Pan Sacharuch, będą w planie określone. Będziemy chcieli określić i zabronić budowy kurników w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. To jak najbardziej słuszna inicjatywa. Będziemy chcieli to zrobić, tak. Na najbliższą sesję Rady Gminy. Dopóki nie zobaczę tego dokumentu na głosowaniu, dopóki 15 radnych nie zagłosuje za większością, to powiem panu skarbnikowi szczerze, nie uwierzę w te słowa. A mam do tego, proszę pana, podstawy, bo byłem kilkakrotnie zwodzony przez urzędników pana wójta, także przez pana wprowadzany w błąd. W związku z tym, oczywiście bardzo się cieszę z tej inicjatywy, ale jak tylko pojawi się to na piśmie, to wtedy będę sam pierwszy w pierwszym rzędzie stawał i panu gratulował i wójtowi gratulował. Natomiast bardzo, bardzo chcę się doczekać tego momentu. Ponieważ też chciałbym niejako odpowiedzieć o swoim doświadczeniu, jeśli chodzi o próbę budowy kurników w obrębie Rozkosz, obrębie Kamienicznej, Wilczyn, Zacisze,
julków, grabanów, która to miała miejsce kilka lat temu. Proszę Państwa, dzięki oddolnej inicjatywie, bo oczywiście żadnej informacji z gminy Biała Podlaska nie otrzymaliśmy jako my mieszkańcy. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji jako my mieszkańcy. Sami się poniekąd dowiedzieliśmy, że ma powstać kilka lat temu przez inwestora nieżyjącego już, tylko raz wymienię jego nazwisko, pan Bąk. Świetnej pamięci oczywiście, wszyscy żałujemy, że umarł człowiek, że mają powstać chlewnie, świniarnie. I to gdzie, proszę Państwa? Przy zespole dworskim w Rozkoszy. Teraz sobie wyobraźmy, gdyby ta inwestycja powstała, tak? A nam się oczywiście cały czas wmawia. Gmina Biała Podlaska, jest to gmina rolnicza, sielankowa, dla małych przedsiębiorców rolnych, turystyczna, która dba o środowisko. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, tam są budowane chlewnie. Koniec z turystyką, koniec z tą sielankowością wiejską. Zero turystyki, nie ma nic. Skrzyknęliśmy się jako mieszkańcy, zebraliśmy kilkaset podpisów. Oczywiście i to kluczem było, powiem uczciwie, kluczem było wojsko. Radary, jednostka wojskowa w radarach, która odszukała przepisy jeszcze z 60. lat. To jest, mówię na podstawie mojej wiedzy, które mam w tej chwili. Przepisy z 60. lat, które zabraniają budowy tego typu obiektów w odległości jakiejś tam od radarów. Udało nam się, proszę Państwa, wtedy to w jakiś sposób zablokować. Pan wójt i radni, nie wiem czy radni wiedzieli, czy nie wiedzieli. W każdym razie na tamtą chwilę zostało to gdzieś, powiedzmy sobie, zatrzymane. I teraz, o dziwo, teraz słyszę, co pan radny Sebastian twierdzi, bo nie czytałem, co jest na tablicy ogłoszeń, tak? Że ponownie ma być reaktywacja kurników w Kamienicznym, w tym właśnie miejscu. Proszę Państwa, no ja sobie nie wyobrażam, żeby to miało miejsce. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, no na miłość Boga róbcie wszystko. Nie jutro, nie pojutrze, róbcie jutro. Dzisiaj to się tyczy. Dzisiaj już jest piękne spotkanie. Gratuluję wszystkim organizatorom, ale od jutra, proszę Państwa, ja jestem gotowy stanąć jutro blokować drzwi w Urzędzie Gminy. Biorę urlop i no naprawdę róbmy coś, bo zostaniemy zawaleni tym smrodem. Mieszkańcy wspólnie, to co pan radny też podkreślił, decydowali, gdzie mają powstać te inwestycje, prawda, szkodzące zdrowiu. Jest wiele, one nie powstaną w Rakowiskach, nie powstaną w Grabanowie, po prostu tam nie ma takiej przestrzeni, ale są przestrzenie w Dokudowie, są przestrzenie w Ortelu i tam to jest taki łakomy kąsek dla inwestorów. Są przestrzeni w Koniu, o którym pewnie pani za chwileczkę powie. Także panowie radni, gorący apel, weźcie się do roboty. Dziękuję bardzo. Pozwólmy panu przewodniczącemu odpowiedzieć, bo chciałbym powiedzieć parę słów. Chciałem powiedzieć to, co kolega radny powiedział, że w tej chwili reaktywowane jest, kurniki są w Kamienicznej. To jest wielka bzdura. Jedyna reaktywacja kurników, jakie słyszymy, to jest tylko na całej gminie w Ortelu. O to mówię z pełną odpowiedzialnością. Nic w Kamienicznej nie ma żadnej reaktywacji, żadnych kurników. Tylko tyle powiem w tej chwili. Tutaj można powiedzieć wspólnie z panem radnym powiatowym Tomkiem Byliną zaczynaliśmy tę walkę, bo to nie tylko we dwóch, to tam wszyscy, tam większość mieszkańców to robiła. Zaczynaliśmy tę walkę z tymi właśnie kurnikami, o czym tu pan wspomniał. Od początku kadencji, jak tylko to się zaczęło, jak tylko pojawił się temat kurników, apelowałem na sesjach Rady Gminy, na ostatniej sesji, jak pojawił się właśnie wniosek w marcu zeszłego roku, już nie apelowałem, tylko żądałem, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. I tutaj do pana skarbnika się odniosę. Gdzie byliście przez 5 lat? Przecież to można było załatwić dawno. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa do pana przewodniczącego. To nie jest bzdura, bo na zebraniu w Jaźwinach pan dyrektor powiedział, że to nie jest na nowo robione, tylko to pozwolenie cały czas jest aktywne.
I z mojej wiedzy nieoficjalnej ludzie do mnie dzwonią i pytają: Mateusz, co się dzieje, biją studnie na Kamienicznym. Ja mówię, nie wiem, może tam truskawki są, może będzie podlewanie, nic mi nie wiadomo, przeglądam BIP. Po czym wychodzi na zebraniu w Jaźwinach, to nie, pan nie ma racji, te jest aktywne. Urzędnik gminny powiedział, że pozwolenie na te kurniki jest aktywne. Niech pan powie, nieaktywne trzeba. Pan publicznie przed chwilą powiedział do pana Tomka, że jest nieaktywne, że to jest nieprawda, a teraz się okazuje, że jest aktywne. To niech pan powie, proszę. Z tego co wiem, gmina nie miała żadnego dokumentu o reaktywacji kurników kamienicznych. A to było kiedykolwiek zawieszane, czy po prostu nie było reaktywacji? Nie ma pan tego informacji. Bo pan kierownik referatu powiedział w Jaźwinach, że to jest cały czas to może aktywne. Zgrajcie panowie zeznania przed spotkaniami, potem będziemy... Proszę pana, udzielam głosu. Wróć się do słów pana radnego Beliny. Byliśmy na komisji rolnictwa. Jako komitety Rzeszczynki i Skolnia, powiecie, gdzie przewodniczył pan Sulima, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa. Przedstawiliśmy swoje problemy i panowie, jako radni powiatu, w tym zakresie praktycznie niewiele zrobiliście. Wystosowaliśmy pismo do prezesa Wiśniewskiego, na co nic nie odpowiedział. Teraz słyszę, że się ten problem zaczyna dziać tu w gminie Biała Podlaska, w Ortelu i tak dalej, tak? Dopiero do was dociera, że to was zaczyna dotykać. A jeśli chodziło o Rzeszczynkę i o Kodeń, niestety panowie przyjęliście to jako normalna rzecz. Jest, bo jest, pokrzyczą sobie, ale tak było, proszę pana. No, panie radny, co pan w tym temacie zrobił? Pan i pan. Już proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę pana, już powiem co i to razem z kolegą Arkiem, co zrobiliśmy. Proszę państwa, na jednej z ostatnich sesji była próba, co zresztą zostało potwierdzone, zostało przegłosowane przez większość radnych, wprowadzenie tak zwanej dwunastki dla rolnictwa. Tam był, prawda? Zgadza się pan? Tak, zgadza się pan. Tak, pan? Jednak coś udało nam się zrobić. W tej dwunastce było napisane. Jeden z tych punktów. Zakaz protestów mieszkańców i jak się zachowaliśmy z kolegą radnym? Nas tylko czterech powiedziało, nie zgadzamy się. Więc proszę pana, troszeczkę pańskie takie uszczypliwości są nietrafione i no niestety jest happy short. Nie, uważam, że wie pan, pan mówi o 12 dla zwierząt. Tak. Natomiast ja mówię o tym, co państwo jako radni, jako komisja rolnictwa zrobiliście dla gmin, tak jak Kodeń, Rzeszczynka. Czy wy odnieśliście się, podjęliście jakieś stanowisko? Czy spowodowaliście, żeby została podjęta jakaś uchwała Rady Powiatu w sprawie ewentualnych inwestycji tych uciążliwych tak, dla społeczeństwa? Proszę odczytać sobie przekaz cyfrowy z posiedzenia sesji Rady. Tam jest wszystko powiedziane, kto jest pokazane, kto zabiera głos, kto w jakim tonie się wypowiadał. Na ostatniej sesji pana nie było, także no proszę, no, widzi pan, nie było pana, proszę sobie odtworzyć dobrze i wtedy spotkamy się. Ale jaki końcowy efekt tego jest? Końcowy efekt jest tego, że proszę się zgłosić do pana, do zarządu powiatu, do pana starosty Mariusza Filipiuka i do pana Marka Solimy, który słuchajcie, prawdę powiedziawszy, zwodził, was mieszkańców zwodził, że... Przyznaję pan rację. Ale tam Sulima nas zwodził. No zwodził, tak. Sulima. Proszę się do pana Marka Solimy zwrócić. On jest przewodniczącym komisji. A starosta też działał w drugą stronę. I do pana starosty. Wtedy sobie porozmawiamy. Jeżeli państwo wyjaśnicie temat przewodniczącym komisji z panem Sulimą, co powie, tak? Według mojej opinii to było tylko lawirowanie, doskonale państwo wiecie. Ja zresztą pani osobiście powiedziałem, tak, po takim spotkaniu, że państwa, to jest próba przedłużenia. Ja nie mówię personalnie do pana, czy do pana. Ale wiedział, personalnie. No tak, dlatego ja się nie ale może jeszcze pani, bo chciała pani. Tylko mówię personalnie.
nie personalnie bezpośrednio, że wyrzuty robić do pana, bądź do pana. Ale tak jako do komisji ale do. Tak do, ale przepraszam bardzo, ale tak to wybrzmiało, więc ja się poczułem. Tak, mocniej panu przepraszam, jeżeli pan się poczuł, no to ja możemy sobie rękę podać. Oczywiście, bardzo, że tak. Nie, nie. Sobie wyjaśniliśmy sobie i bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Może najpierw tak, odniosę się do tego zarzutu po części słusznego, wie pan, bo niestety, ale wielu radnych lawirowało. Lawirowało, żeby tak zrobić, żeby nie napić się i nie rozlać. Co myśmy osiągnęli? Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Mam czyste sumienie, bo we wszystkich głosowaniach byłem w obronie kurników. Jeśli ktoś chce to potwierdzić, to będę wdzięczny. W obronie mieszkańców, którzy chcą, przejęzyczyłem się tak, wszędzie starałem się, żebyście wy jako mieszkańcy byli na pierwszym miejscu. Bo szanowni państwo, my do tej pory mieliśmy taki komfort, bo to co pan wspomniał słusznie, to gdzieś tam daleko się działo, tak? Mało tego, jako Rada Powiatu byliśmy zaproszeni do WIPASZ-u, żeby zobaczyć cały cykl produkcyjny. Powiem państwu, że cykl produkcyjny naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, tak? Bo faktycznie jakość, certyfikaty, normy, to wszystko czysto jest zachowane. Ale wiecie państwo, tak się składa, że też jeszcze jestem rolnikiem, chociaż już coraz mniejszym. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętacie, był taki czas, że walczyliśmy w obronie hodowców trzody chlewnej z tym ASF-em podrzuconym nam, z tymi dzikami zamarzniętymi na drzewach. Proszę państwa, to co się dzieje w tej chwili, to jest precyzyjnie przygotowany plan. Z nas, producentów trzody chlewnej, gdzie w powiecie bialskim było ponad 5300 gospodarstw zajmujących się hodowlą, po dwóch latach ASF-u zostało 160. Czyli my, producenci trzody, staliśmy się konsumentami. Konsumentami, więc jaka jest najtańsza żywność w tej chwili? No kurczak. Kurczak znalazł przestrzeń do tego, żeby się tutaj znaleźć. I on będzie dalej tutaj szedł, bo ta przestrzeń powstała. I proszę państwa, z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że zrobię, ile będę tylko dał radę, dołożę wszelkich starań. Najbliższe zebranie również planuję, tutaj już wspomniałem panu Grzegorzowi, w Czosnówce ustalimy jeszcze jakąś datę. Musimy przede wszystkim poinformować mieszkańców za i przeciw. To nie może być moja decyzja, czy kogokolwiek jakaś prawda indywidualna, bo po to nas wybrano na radnych, po to nam dano mandat zaufania, żebyśmy dzisiaj tu przed państwem stanęli, często zebrali jakieś tam upomnienia i słusznie, ale jeśli coś zrobiliśmy dobrze, czy mamy czyste sumienie, to też bardzo będę wdzięczny, jeśli ktoś powie, że tak faktycznie było. Jeśli będą do mnie jakieś pytania, ja jestem do dyspozycji cały czas i oddaję głos tutaj pani Skrót. Z tym problemem styknęliśmy się ponad rok temu. U nas w tej chwili buduje się dwie duże fermy. W jednej fermie jest 14 kurników, w drugiej jest 15. Co jest ważne, drodzy państwo, to, że w naszym przypadku, że myśmy się dowiedzieli po wydaniu wszystkich decyzji, nawet przewodnicząca Rady Gminy nie wiedziała, że takie inwestycje u nas powstaną, ani radni. Nie było też ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach. Czyli nie było tak zwanej konsultacji społecznej. W tej chwili w jednej lokalizacji udało nam się, dotyczącej budowy kurników kontakt, udało nam się to, że wróciła decyzja, została decyzja wójta, decyzja SKO została uchylona w całości, wróciła do ponownego rozpatrzenia do wójta.
No zobaczymy, czy wójt się pochyli nad tym, że obiecał, że jeżeli wróci, to wstrzyma tę budowę. Na tą chwilę może wstrzymać budowę i doprowadzić do tego, że firma rozbierze te kurniki. No ale wątpimy w to, żeby wójt się na to poszedł. Druga sprawa, nie wiem, o zagrożeniach na pewno wiecie Państwo, jakie Was czekają, jeżeli powstaną te kurniki. W naszym przypadku to było tak, że może powiem, jak to w ogóle proceder cały trwa, że inwestor zgłasza się do danego rolnika. Rolnik występuje o wszystkie pozwolenia typu do RDOŚ-u, do Wód Polskich, do Sanepidu, do czwartej już nie pamiętam instytucji. I ten rolnik uzyskuje wszystkie pozwolenia na budowę tych kurników. W międzyczasie firma, w naszym przypadku firma W, nie będę mówiła nazwy, wiecie Państwo o kogo chodzi, podpisuje z tym rolnikiem tak zwaną przedwstępną umowę, że jeżeli uzyska te pozwolenia, łącznie z pozwoleniem na budowę, to on kupi od niego. To jest dużo, dużo prostsza droga dla takiego inwestora. Nie wiem jak w Państwa przypadku jest to, czy to będzie inwestor, czy to... My to mówimy, że to jest taki... Dobrze, powiem, że pewnie Pan jest, domyślam się, że Pan jest pewnie... Inwestorem. Dobrze, tak. Dobrze, czy tak u Was ile jest kurników mamy powstał? Jeden, dwa? Pani powie, dwa. I taki kurnik, proszę mi powiedzieć, ile warty jest jeden budowa takiego kurnika? 500 tysięcy? To w zależności od ceny rynkowej. Od celingu. 500 tysięcy. No, raz. Ile? No, 5 milionów, tak? 5 milionów. Czy, tak, czy takie osoby zwykło stać na pobudowanie dwóch kurników, czyli 10 milionów? Kredyt też trzeba dostać, tak? Tutaj nie neguję, że Pana stać, ale jeżeli Pana stać, to bardzo się cieszę. Ja bym nie chciała, żebyście Państwo uznali, że my jesteśmy przeciwko zwykłym rolnikom, którzy budują dwa kurniki, trzy. Dobrze, to jest praca, tak? To jest taki, tacy... Rolnicy zarabiają na tym, ale bądźcie pewni, że takich rolników małych wchłoną duże korporacje i taki rolnik nie będzie im się opłacał, bo nie będzie miał gdzie sprzedać tego kurczaka. Tak, nie będzie konkurencyjny. Tak. Także u nas jest taka sytuacja, że na tą chwilę w kontakt mamy nadzieję, że wójt się pochyli nad tym. Tak. Cały czas zresztą budują to. Drodzy Państwo, tak, myśmy działali tutaj w powiecie na komisjach rolnictwa. Tutaj właśnie tutaj Pan nam opowiadał, że i tak Wam to nic nie da. Wiedzieliśmy, że to nic nam nie da, te komisje. Zapraszali nas do czasu, kiedy się na komisji nie pojawił pan prezes firmy, pan Wiśniewski. Tam był ostro, zresztą panowie mogą potwierdzić, że to były rozmowy ostre. Uzyskaliśmy takie informacje, pytałam się ile ma powstać w gminie Kodeń tych kurników. No może 100, może nie wiadomo ile. Takie odpowiedzi, może 150. Także wiecie Państwo, nie wiem ile ta oczyszczalnia ścieków i to przetwórstwo przerobi tych mas, czy przerobi w ogóle to. Tych odpadów, tak? Tego wszystkiego. Nie wiem, czy jest w stanie przerobić. Te podejrzewamy, że te spalarnie mają, może powstaną też w innych miejscowościach. Ja wiemy, że o rozbudowę Ubojni w ogóle wystąpił z pozwoleniem o rozbudowę tej Ubojni w Międzyrzecu. To ile tych kurczaków musi produkować, ile tych ferm musi powstać. Zresztą, jeżeli Państwo chcecie, przyjedźcie do gminy, naszej gminy, zobaczcie, jakie jest natężenie ruchu. Co 15 minut przyjeżdża jakaś ciężarówka z czymś tam. Tak, jakie drogi nasze wyglądają. To jest wszystko, podobno ma być pan starosta w następny czwartek, czy w ten, tak? Następny czwartek oglądać te drogi, zobaczymy, czy będzie ładował, czy jak coś tu się dzieje. Byliśmy też, drodzy Państwo, na komisjach rolnictwa i infrastruktury w Warszawie, w Sejmie byłam. Tak, byłam ja, była pani przewodnicząca. Próbowaliśmy walki przez zmianę ustaw. No niestety, powiem szczerze, że poprzednia władza głosowała przeciwko nam, przeciwko mieszkańcom i odrzucała wszystkie nasze poprawki, które składaliśmy. Pani Gil-Piątek składała taką poprawkę, że do czasu, kiedy nie powstaną plany zagospodarowania przestrzennego, żeby nie mogły powstawać fermy. I niestety cały okolicy... A jak głosowali nasi posłowie? Znaczy ja mam, później pokażę. No, powiem tylko, że PiS głosowało 226 osób i cały PiS był przeciwko tej poprawce. Czyli odrzucili naszą poprawkę, gdzie mogli się pochylić nad tym naszym schodem. A jak to pani, że dlaczego odpowiedzieli, że
Znaczy, wie pani, nie chcę tutaj w politykę wchodzić, bo jeżeli poczytacie sobie, kto, gdzie, w jakim zarządzie. Skupmy się na naszym środowisku, tak. Zostawmy warszawiaków. Ale wie pan, to jest bardzo ważne, że nie mamy wsparcia po prostu. Mamy też posłów lokalnych tutaj. Przecież macie państwo w Ortelu, mieszka, czy tam tutaj też? W Czosnówce, przepraszam, macie posła, który głosował przeciwko tej poprawce. No, o czymś to świadczy, tak? Nie chcę tutaj w politykę wchodzić, ale to jest ważne. Składaliśmy też moratorium, żeby nam tutaj odnośnie tej poprawki. No niestety nikt nie chce się pochylić na tym programie. I to, co tutaj pan proponował, tak, żeby inicjatywę tą, nie wiem, czy to wie pan, dopóki nie będzie zmienione prawo w Polsce odnośnie powstawania tak uciążliwych inwestycji, to niestety my jesteśmy, uważam, że jesteśmy na przegranej pozycji. Bo inwestor naprawdę złoży wniosek, ma takie prawo do złożenia wniosku do gminy. No wójt może się przychylić do tego, do rozpatrzenia tego wniosku lub nie. No jeżeli odszukacie otwarcie, to było Instytutu w Kwasówce, gdzie pan Wiśniewski mówi, że oni robią inwestycje tam, gdzie jest przychylny wójt, burmistrz. Tak, rozmowy się zaczynają od tego, że tam, gdzie jest przychylny wójt i burmistrz. Nie idą tam, gdzie przychodzi do wójta i mówi, tam, gdzie jest wójt przeciwny takim inwestycjom, tam, gdzie jest przychylny wójt. To jest wszystko, to są nagrania do tego, mówię to dlatego, że to są filmy na to, tak? Jeżeli będziecie mieli wójta za wami, no to nie powstanie taka inwestycja. Jeżeli wójt będzie przeciwko wam, no to powstanie, tak. Ja tylko jeszcze powiem, bo to ważna rzecz jest, żebyście państwo zrozumieli tak naprawdę. Tu mamy przykład, jak już się mleko rozlało, co się dzieje. Tu jest sytuacja taka, że tu już są pobudowane kurniki. U nas sytuacja jest na etapie wstępnym. I tak jak mówiłem, wójt ma, po stronie wójta jest 100% kart, które może zablokować tę inwestycję. Czy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy tym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego, który ma wylądować w budżecie kiedyś tam w przyszłości, może na przyszłej sesji, może niedługo. Ale musimy niestety brać doświadczenie z tego, co się wydarzyło w gminie Kodeń i patrzeć na ręce władzy, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zablokować później. Jak już jest wydana decyzja środowiskowa, odwoławczym instancją jest SKO i SKO jest drugą instancją i od tej drugiej instancji już nie ma odwołania. W procedurze nie ma zapisanej nie ma procedury odwoławczej. Jak już SKO podejmie decyzję, to jest koniec. Już. Jaki jest pana pomysł? Proszę? Jaki jest pana pomysł? Ale przyjmę bardzo prosty. Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy z niemożliwością powstawania farm przemysłowych. Ile powstaje taki plan? A proszę, może pan przedstawić, bo chciałem wiedzieć, kim pan jest. Jestem obserwatorem. Jest pan obserwatorem. Tak. Znaczy ja wiem, kim pan jest, ale pan jest obserwatorem. Tak, ja wiem, jak powstaje taki plan. Dlatego pytam. I wiem, że są miejscowości ościenne do gminy Biała Podlaska, które pracują dużo wcześniej nad takim, które robią tylko po to, żeby zablokować. To znaczy, gdzieś się da, a u nas się nie da, pan mi chce powiedzieć? Nie, ja pytam. No ja panu podam, że jest możliwość zablokowania tymże planem. Dobrze, przykładem zablokowania inwestycji jest gmina Sosnówka, gdzie szybko uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego i na to chwilę mają już mają praktycznie 99%. To ja powiem, jak to wyglądało w gminie Sosnówka. W gminie Sosnówka plan zagospodarowania dla gminy wójt robi pakietami. Robi częściowo. Etapami. I całościowo etapami plan powiedział, że wyniesie około 240 tysięcy złotych. Spytałem pana wójta, ile może wynieść na naszą gminę. Powiedział maksymalnie 500. Czyli przy budżecie 90 ponad milionów złotych, który mamy u nas, myślę, że pół miliona złotych za spokój mieszkańców to nie jest dużo. To jest moje zdanie. Jeszcze tylko powiem, że tutaj odnośnie tych, że nie zawsze w naszym przypadku nie było to tak, że urząd gminy w ogóle nie poinformował strony, że mogą być stronami w postępowaniu środowiskowym. Także niekoniecznie wójt poinformuje sąsiada działki, że coś się jemu będzie budowało za płotem. W naszym przypadku tak było, że nie byli poinformowani sąsiedzi. Mojemu pomysłowi na tę inwestycję dzisiaj się tutaj znaleźliśmy i jestem winien wyjaśnienia tej inwestycji. A mianowicie wszyscy chyba tutaj, większość zna mnie i historię mojej rodziny, gdzie się wywodzi z rolnictwa, gdzie dziad, ojciec i ja jesteśmy rolnikami, prowadziliśmy gospodarstwo, prowadzimy gospodarstwo. Nie jest to jakaś firma, jak tutaj było przedstawiane,
że w Kodniu, w Sosnówce jest inwestor, który buduje 15, 20 bądź 30 kurników. Proszę Państwa, ten pomysł na hodowlę kurczaka od dawna już gdzieś tam w głowie był. W końcu doszło do tego, podjęliśmy decyzję budowę kurników na kurczaka ekologicznego. Jak go zwą różnie, kurczak ekologiczny, kurczak zagrodowy, ma być to zdrowy produkt dla nas wszystkich. Nie, tutaj jak pan Sebastian powiedział, 30 dni, cykl takiego kurczaka... 41. Tak, cykl kurczaka zagrodowego trwa od 8 do 10 tygodni. Od 8 do 10 tygodni w tym kurniku są to 4 kurniki. Nie, taki jest złożony wniosek na 4 obiekty. Są to 4 kurniki. Nie, proszę Państwa, nie 15. To jest tyle, nie na początku, tylko jest plan taki i na tym zostanie. Wszystko jest ograniczone powierzchnią oczywiście i możliwościami. I tutaj słyszałem dużo już różnych informacji, dużo wcześniej, plotek, że to buduje Wipasz, Sedar, ktoś z Warszawy. Nie, proszę Państwa, inwestorem jestem ja. Ja nie mówię, że pobudujemy tutaj 4 kurniki na raz, bo nas na to nie stać. Tak jak tutaj pani powiedziała, oczywiście, do tego trzeba odpowiednich środków, funduszy, dotacji i tak dalej, i tak dalej. I to jest etap, który trwa bardzo długo. Jest złożone na 4 kurniki, na cztery obiekty. I teraz te obiekty możemy mieć, bo pewna nasza bardzo, obawa. Ja skończę. Ja mam wniosek, to nie jest mało, nie mam wymienionych 4 kurników. Tylko? Ferma drobna. No to ja Państwu tłumaczę i mówię. I projekt zapraszam, projekt będzie ogólnodostępny. Spokojnie, 4. Na mapce jest zaznaczone, jakby pan, panie radny się doinformował, to jest zaznaczone 4 obiekty. I te obiekty to nie są kurniki, proszę Państwa, które funkcjonowały dużo wcześniej. To są bardzo nowoczesne obiekty, w których kurczak jest produkowany zamknięty hermetycznie i przez 8 tygodni tam się nie wydobywa praktycznie żaden zapach. Nie powiem, że będąc... Nie, ja zapraszam Państwa, z chęcią zawiozę na takie fermy, bo już wcześniej się przygotowywałem. Będąc przy takim obiekcie, naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego zapachu, który mógłby przeszkadzać mieszkańcom Sperkowic, Sosnówki. Ja rozumiem obawy moich najbliższych sąsiadów. Ja rozumiem, dlatego też jestem winien im wytłumaczenia. Te zapachy tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, myślę, że większość tutaj jest rolników, te zapachy się unoszą wtedy, jeżeli ten kurnik sprzątamy. Bo każdy, kto miał do czynienia z rolnictwem i hodował zwierzęta, to wie, że no niestety jak się wozi obornik, mi się jeszcze to nie spotkało, fiołkami on nie pachnie. Zgadza się? Tylko pachnie nawozem naturalnym, w skrócie można powiedzieć. I ta uciążliwość dla mieszkańców najbliższych przez jeden dzień, bo tyle sprzątanie tego kurnika, no może trwać raz na 10 tygodni. To tak dla rozwiania tutaj wątpliwości i pewnych obaw Państwa. I nie jest to, jeszcze raz mówię, nie jest to ferma 30, 15, jest to góra 4, taki jest złożony wniosek, jak powstanie jeden sukcesywnie. Wszyscy Państwo znają naszą rodzinę i wiedzą, skąd my się wywodzimy i jak... 5 lat pan siewał kromy dolne. Nie 5 lat. 5 lat, mój... pan. Później 5 lat jałówki, ale teraz znowu 5 lat pan. Co to w ogóle ma do rzeczy? Krowy mleczne trzyma mój dziad. Przepraszam, pan nie jest rolnikiem,
pracownikiem zawodowej straży pożarnej. No, a przy tym nie jestem rolnikiem, przepraszam. Ale skąd masz większy dochód? Jaki masz dochód? Ale proszę Państwa, nie po to się... Ale nie po to się dziś... Proszę Państwa, ja tu przyszłem, żeby wyjaśnić Wam sprawę, a nie chować głowę w jasno. Rozwiać durnotę, no. Durnotę. Jeśli ktoś pracuje, tylko przykrywkę robi swoją powiedzmy do mnie, ja bym chciał. Niech odpowie na nasze pytania. Nie, dobrze, proszę Państwa. Ja czułem się zobowiązany do wytłumaczenia tej mojej inwestycji. To myślę, że ta dyskusja nie pójdzie w dobrym kierunku, żeby cokolwiek wyjaśnić. Powiedziałem, na czym to będzie polegało, że to jest produkcja zdrowej żywności, tego, czego my tak naprawdę chcemy. Co, dążymy do tego, proszę Państwa, żeby w niedługim czasie nasze rolnictwo, które lokalne, było zamknięte i będziemy sprowadzać żywność z Ukrainy? Chcemy tego? Wprowadzić górne gryby, te kurzą to, żeby wszyscy rolniki kurzy nie trzymali. Ja mam tylko pytania już merytoryczne do Pana, bo Pan nas to informuje. Jednym górniku ile Pan przewiduje dużych jednostek przeliczenia, bo to jest moje pytanie pierwsze. 250 sztuk kurczaków, 74 tysiące. Z jednego górnika? No. Drugie pytanie. Skąd Pan będzie miał paszę dla tych kurników, jak Pan przewiduje podczas inwestycji? I trzecie pytanie. Jaki to będzie rodzaj ściółki? Jak Pan będzie Pan ją utylizował, tą ściółkę? To takie trzy pytania. Jak pan, na jedno Pan odpowiedział, bo stałe dwa, jak Pan może powiedzieć. Odpowiem Panu na to pytanie, oczywiście. Proszę Pana. Ściółką będzie granulat. Paszę. Gdy inwestycja będzie się rozkręcała, to oczywiście będziemy wybierali najlepszych dostawców. Ściółką jest granulat, który... Spokojnie, pan się nie denerwuje. Ściółką będzie granulat, który będzie oczywiście później oddawany bądź do biogazowni, bądź wszyscy teraz, proszę Państwa, jesteśmy na etapie gospodarstw ekologicznych. Chcemy zdrowo produkować, więc nic lepszego dla naszych okolicznych tutaj gospodarzy, jak na przykład taki ekologiczny nawóz, gdzie będzie można brać dotacje do gospodarstw ekologicznych. Na przykład. To nie, a to przepraszam, to nie wiedziałem. To cofam te słowa. Jeżeli to się nie nadaje do gospodarstw ekologicznych, to dobrze, w porządku. A pasze, proszę pana, to będą, gdy powstanie ten kurnik, wtedy będziemy wybierali najlepszego dostawcę. No prosta sprawa. No ale no, chyba, słuchajcie, no chyba każdy, kto prowadzi biznes, jakikolwiek, kto wybiera najbardziej opłacalną gałąź, no to, czy ścieżkę. No, to... Nie myślę... Generalnie to bardzo się szanuje i próbujemy się masę czasu, nie? I tak, wiesz, no ja zawsze jestem za tym, że jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, to powinien to robić. Super, fajnie, tylko mam pewną wątpliwość i chciałbym, żebyś, wiesz, ja nie chcę mówić poza oczami gdzieś tam i tak dalej, bo to bez sensu, nie? Dlatego też, dokładnie, więc chcę ci zadać pytanie, bo ani ja tego nie przewidzę, ani pewnie ty, ale mam wątpliwości co do jednej rzeczy. Bo tak naprawdę kurniki, ortel, książęcy, prawda? I teraz patrz. Ja mam na przykład ileś tam ziemi i każdy z nas ileś ma tam ziemi. Wiadomo, że te gospodarstwa się kurczą, czy są mniej dochodowe, czy nie. Wiadomo, jak rozbudowuje się też infrastruktura poza białą mieszkaniowa. Pewnie każdy liczy na to, że w przyszłości być może sprzeda jakiś areał pod zabudowę jednorodzinną i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, czego się boję? Boję się tego, że ten biznes twój zderzy się w pewnym sensie z naszym. Może nie na, to nie będzie nasz biznes, ale jakaś tam dochodowość. Wiesz, o czym mówię, prawda? I że ta cena tych działek wtedy w przyszłości, ja nie mówię, że tak może być, prawda? Ale że może tak być. Że my na tym biznesie jak gdyby stracimy już tak naprawdę no finansowo. Wiesz, o czym mówię?
I jest to takie, proszę Państwa, to jest dlatego nie, wiesz. To jest niewykluczone, dlatego też okay. Ja nie będę mówił, że nie. Tylko teraz pytanie jest takie. Wywodzimy się ze wsi, jesteśmy mieszkańcami wsi, niektórzy rolnikami byli, byłymi, obecnymi, bądź może niektórzy jeszcze młodzi będą. I teraz mi jest takie pytanie, co na tej wsi się produkuje? Co na tej wsi powinno się robić? Budować pałac kultury, czy się produkować żywność? Czy produkować żywność? Pałac kultury. No to być może pałac kultury, ale widzę mi się... Będziesz mówił. Będziesz mówił, ja już skończę. Ale wydaje mi się, że na wsi wieś jest do tego stworzona, żeby produkować żywność. No nie wiem, proszę Państwa, no nie wiem, tak mi się wydaje. Może się wydaje. Kiedyś tak było, owszem, kiedyś tak było, kiedyś wieś służyła tylko rolnictwu, ale tak. Obecnie nowoczesna wieś to nie tylko rolnictwo. Ale słuchajcie, ale to nie jest to, że nie jest. To tak naprawdę to ja zadałem pytanie i chciałem, żeby dokończyć, tak? Czyli generalnie no nie wiemy tego i wiesz, ja generalnie podejrzewam, że no. My będziemy w pewnym sensie uszkodowani. Jako twoi sąsiedzi, prawda? Wiesz, generalnie masz firmę transportową. Tam miałeś, nie wiem, ale chyba masz. Prawda? Nigdy nie miałem problemu z tym, że masz. Fajnie, kurde, rozwijasz się, super. Elegancko. No ja bardzo się cieszę, jak ktoś coś robi. Sam też staram się coś robić i wiesz, żeby gdzieś tam nikogo nie brać, nie czekać na kogoś, aż mi ktoś da. I super jest, że wiesz, kurczę no, jest pewnego rodzaju... Równie dobrze możemy... Tylko jeszcze powiem jedno słowo, ja się tym tematem interesuję. To jest, proszę pana, do tego jest naukowa nazwa. To jest strach inwestycyjny, zbadany, który w promieniu co najmniej jednego kilometra, to jest liczone kilometr, dwa, trzy, jeden kilometr to jest co najmniej 20-30% spadku wartości inwestycyjnej gruntów w przypadku powstającej fermy przemysłowej. Trudno tej fermy, którą tutaj proponujesz nam, nie nazwać przemysłową, bo przelicznik DJP to jest ponad 280, 296. Jest to, no sorry, podpada to całkowicie pod nazwę fermy przemysłowej. Na dzień dobry są badania statystyczne, które mówią, że w promieniu do jednego kilometra to jest minimum 20-30% straty wartości nieruchomości. I to ma swoją nazwę naukową. Potem to oczywiście spada, ale też do 3 kilometrów to jest ponad 10% straty wartości. Powiem szczerze, że będąc mieszkańcem, który chce zainwestować tutaj, żeby sobie postawić dom, no to jak usłyszy, że jest farma, to będzie farma przemysłowa, to będzie się o tym zastanawiał. No więc ja się pana, panie radny, pytam, czy my na wsi to będziemy tutaj budować bloki, czy będziemy dalej produkować żywność? I teraz jeszcze jedno pytanie. Proszę Państwa, tutaj do wszystkich. Czy nami... Problem nie jest tylko w kurnikach u kolegi Jarka, ale... rosnące jak grzywy po deszczu farmy fotowoltaiczne, uważam, że to jest nie mniejszy problem. I jakoś nikt nie podejmuje tego tematu. To nie śmierdzi. To nie śmierdzi, farma nie śmierdzi, ale a wartość działek, ziemi, infrastruktura, budowa domów i tak dalej, to jak się ma do tego? Nie można domów budować, nie przeszkadza farma. Może dla kogoś, kto ma... Dalej. 500 metrów jest farma świnialna. Wiemy, jak to się ja bym tylko prosił, żebyśmy pytania zadawali po kolei. Nie, ja skończę, bo nie chcę być tutaj jakimś kozłem ofiarnym. Ja tylko jeszcze jedno słowo i już się nie będę wtrącał. Mówcie Państwo, każdy ma ocenę, każdy ma swój rozum, swoją ocenę. Ja uważam, że... No, proszę Państwa, ja uważam, że nic złego nie robię. Każdy może myśleć inaczej i tylko jedna rzecz zastanawia mnie. Czy myśmy się tutaj spotkali tylko i wyłącznie po to, żeby porozmawiać o tej farmie, o tych kurnikach, o mojej inwestycji? Czy myśmy się spotkali też tutaj, ktoś wykorzystuje obecność nas wszystkich, żeby robić sobie kampanię wyborczą? Jeżeli tak jest, to mi się wydaje, że tutaj nie ma ciemnogrodu, tylko tu są mądrzy, inteligentni ludzie i o tym doskonale sobie zdają sprawę. I teraz, panie przewodniczący, panie radny, z całym szacunkiem, niech każdy mieszkaniec tutaj do Pudowa powie przez tyle lat,
pana działalności, co pan zrobił na rzecz tych mieszkańców, że teraz, pan oczernia nas tutaj. Nie, jako rolnika, mieszkańca i mówi, że robię coś złego dla tych ludzi tutaj. Bo wydaje mi się, że nigdy im nic złego nie zrobiłem. I teraz proszę państwa, pomyślcie sobie, czy my chcemy, żeby ktoś, kto przyjechał, z całym szacunkiem do pana, ktoś, kto przyjechał do nas z Warszawy i będzie panu mówił, czy pan będzie trzymał krowy, panu, czy będzie pan trzymał świnki i co pan będzie hodował na polu. Czy tiry, obojętnie, co kto. Proszę państwa, jesteśmy z tego rejonu, mieliśmy swoich radnych tutaj, którzy się interesowali, którzy działali i ja tylko zapytam, co przez 4 lata ci ludzie dla was dobrego zrobili? Co do radnego, to panu naprawdę... Wszystko, bo to chciałem powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że tematem pobocznym jest ten kurnik, a polityka wchodzi tutaj na największy poziom. Ten pan radny to odpadł, on już odpadł do tego. Jeśli pan nie cieszy się, że pan tak... A jak widzę, że pan nie zrozumiał, tak jak nie rozumiał wójt na ostatniej sesji. Chodziło mi o to, żeby państwo byli poinformowani, żeby w sprawie takiej wrażliwej społecznej były konsultacje prowadzone. Co nie było w tej gminie nigdy robione. Nigdy nie było robione. I atakowanie personalne, że ktoś jest z Warszawa, ktoś jest z Dokudowa, ja nie wiem, czy ma, tak naprawdę powiem panu szczerze, niech pan, może ja już nie będę zadał tego pytania. Zawieszone zostało na parę miesięcy, potem odwieszone. Jakie były tego kulisy? Ja wiem, jakie były kulisy, bardzo chętnie odpowiem na pytania, prywatnie będziemy rozmawiali. Natomiast odwiesił pan w grudniu. To jest jedna. Ja już tylko powiem, proszę pana. Czy zawieszone, odwieszone, to jest zupełnie inny. To możesz pan się domyślać. Były osoby z pańskiego kręgu, którzy zrobiły, przyjechały do nas do domu, zrobiły wielką aferę, że wiedzą, kto buduje kurnik, że wiwasz i tak dalej. I powiedziałem personalnie, nie będziemy mówili kto, bardzo wysoko postawieni ludzie. I powiedziałem tym osobom, że jeżeli dowiedzą się, bo to miał budować wiwasz, jeżeli byli bardzo przekonani i powiedziałem, jeżeli dowiecie się, oni tak, my wiemy, to przyjedźcie za tydzień i przeproście moją żonę z kwiatami. Tak, ja przyjadę, ja przeproszę, my jesteśmy pewni, ja panu dam to na piśmie. Wie pan co? Minęło pół roku, ani jedno, ani drugie się nie pokazało. Tak to właśnie jest. I to są pańscy pokroju, pańscy koledzy. Między innymi radni. Konkretnie moi koledzy. Tak, radni, którzy zawsze głosowali przeciwko. Co by wójt nie chciał, ten zły dla pana wójt, co by nie chciał robić, to zawsze było ale. Ja tylko panu zadam pytanie ostateczne, tak już na koniec. Czy jeżeli konsultacje społeczne wypadną negatywnie, to zrezygnuje pan z tej inwestycji? Czy będzie pan dalej budował wbrew opinii mieszkańców? Przyjechałem tutaj, żeby nie chować głowy w piasek, tylko wszystkim wytłumaczyć, na czym to polega. Odważnie. Ja zadam panu konkretne pytanie. Że jak jeszcze raz. Jeśli konsultacje społeczne wypadną negatywnie na tej inwestycji, proszę to będzie pan budował... Ja uważam, ja powiedziałem. Jest złożona inwestycja na cztery obiekty. Na razie będziemy się skupiać na jednym. Jeżeli będą środki, będziemy budowali więcej. I uważam, że nic złego nie robię. Czyli pana konsultacje społeczne nie... Znaczy nie, ja jestem na konsultacjach. Być może... Będą no nie wiem, być może oczywiście weźmiemy pod uwagę, jeżeli wszyscy państwo będziecie mówili nie, bo tu jest coś złego. Tylko tak naprawdę, mówię jeszcze raz, tylko tak naprawdę, czy panu w Perkowicach to będzie przeszkadzało? Ja wiem, będzie przeszkadzało najbliższym mieszkańcom, być może mieszkańcom tym, którzy przy ciągu drogowym, ale, proszę państwa, panie radny, być może będzie to okazja w końcu wybudować tą drogę i zadziałać, którą pan przez tyle czasu nawet nie zrobił. Tak, drogi pogatowe. Zachęcam do czytania dokumentu, do przyglądania się sesji, jak wygląda, zanim pan będzie wypowiadał swoją opinię. Natomiast powiem panu szczerze, rzeczywiście w Perkowicach może zapachu nie poczujemy, natomiast uważam, że powinni wszyscy mieszkańcy być poinformowani i wszyscy mieszkańcy mają prawo się do wypowiedzi, czy negatywnej, czy pozytywnej. Taka jest moja prywatna opinia i taką opinię wypraszam publicznie. Teraz te wszystkie inwestycje, głównie mówię tu o tym Worońcu, o tej Sycylii, o tych wielkich inwestorach, którzy mają maszyny za 150 milionów złotych, to faktem jest, że zyski są prywatne, a koszty są społeczne, czyli to właśnie mieszkańcom śmierdzi. I tu takie gdybanie, czy wartość działek spadnie, czy nie, my to mamy. Działki mają zerową wartość. Po prostu nikt tego nie chce kupić. Publicznie były wypowiedzi młodych ludzi. Postawiłem dom za 500 000, niech ktoś ode mnie to kupi, nikt nie kupuje.
to taka jest sytuacja. To dotyczy Wolońca, Sycyny. Tak jak być może tutaj padło, jakaś tam inna wartość jest, jeżeli chodzi o kurniki, też spada. Mieliśmy ludzi, którzy sprzedawali kilka działek w roku. Nie mogą tego sprzedać. Mieliśmy sąsiada, który od tego sąsiada, który sprzedał, kupił 5, bo myślał, że parę tysięcy na jednej działce zarobi i ma te działki i będzie miał te działki. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo chcę zadać pytanie. Czy jest tu sołtys Dokudowa? A taka pani, która jest Dokudowa pierwszego i drugiego? To chyba nie. Drugiego. Bo na pierwszego jest pan. Bo na konsultacjach pani była. Właśnie mam takie bardzo istotne pytanie, bo na konsultacjach był pan Konrad Gościorowski z Urzędu Gminy i był pan sekretarz też tutaj obecny. I powiedział... Karnik chyba, sekretarz jest pani. Na konsultacjach, pani sekretarz. Jeszcze wyjaśnię. Na konsultacjach dotyczących rewitalizacji gminy, to pani była? Tak. Bardzo się cieszę, bo tam byliśmy oboje. To jest właśnie zainteresowanie ludzi z gminy, którzy chcą coś zrobić dla gminy. Mam pytanie konkretne i tak jakby najpierw chcę potwierdzić, bo to byliśmy wspólnie na tym spotkaniu i wtedy właśnie pan sekretarz powiedział, że był w takiej inwestycji najnowocześniejszej w Polsce tego inwestora, który właśnie w Wolońcu inwestuje i że to nie będzie śmierdziało. Czy rzeczywiście nie mamy się czego obawiać, bo możemy niepotrzebnie te segregatory tutaj PiS piszemy i tak dalej. Proszę powiedzieć, bo... Pan skarbnik. Tak. Miałem okazję wizytować takie zakłady u tego samego inwestora w Śmiłowie. Jakiego inwestora? Temu. Jak ten inwestor się nazywa? U Stokłosy, Henryka. To ale zakłady firmy. To kiedy? 10 lat temu. Tam powstał podobny zakład, nowoczesny. Ale tam chyba z tego co pamiętam, to oczyszczalnia była kryta. Zakryta, a tu jest odkryta i to stąd te zapachy. Tak. No one są uciążliwe, bo sam ja przejeżdżam, no przecież czuję. Tutaj to jest śmierdzi. Bo tu też. Tam była kryta oczyszczalnia. Że to gmina, pan w tym oczywiście nie uczestniczy, ale rozumiem, to wszystkie decyzje wójt podejmuje. Oczywiście. No. Wójt jest jednoosobowym zarządem. W przypadku tych kierowników też. No. Wójt jest jednoosobowym zarządem gminy, z mocy ustawy. Jeszcze tylko to, co mogę państwu powiedzieć. Jeżeli jest to jeszcze na etapie, który można wstrzymać, a z tego co wiem, to nie, bo chyba do 16 stycznia były konsultacje, no to bardzo trudno będzie formalno-prawnie coś z tym zrobić, z tego co się orientuje chyba. No, ja potem powiem, co zostało zrobione. To już tylko tak. No i dziękuję za państwa poparcie. Jutro złożymy do gminy. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Ja. Bardzo proszę. Jako mieszkanka Dokudowa, zapytać, ponieważ nie odpowiedział pan radny na pytanie, co przez okres 5 lat, skoro tak pan dba o społeczność naszą i o dobro, zrobił chociażby dla naszej miejscowości sołectwa Dokudowa I, bo po raz pierwszy akurat przy tej okazji, wykorzystując taką sytuację, się pan u nas pojawia, oprócz tej kreci i roboty. Pytanie, ale... To nie jest na temat. Zrobiliśmy spotkanie w sprawie konkretnej. Chwalenie się, co zrobiłem albo czego nie zrobiłem, mnie nie jest. Ja nie mam zamiaru brać udziału w czyjejś kampanii wyborczej. Nie będę brał w czyjejś kampanii wyborczej. Jeżeli pani chce zadać mi to pytanie, to potem, jak już kamery znikną, możemy stanąć z boku i ja pani odpowiem na to pytanie. Jeśli będą spotkania wyborcze, oczywiście z chęcią odpowiem na to pytanie. Teraz spotkaliśmy się konkretnie w sprawie kurników. Jeżeli państwo macie dalej pytania, jeśli chodzi o kurniki, to proszę oczywiście zadawać pytania. Natomiast no, ja nie robię kampanii wyborczej w tym momencie, nie po to się spotkaliśmy. Moim zdaniem. Po to pierwszy raz pan zjawił się w Dokudowie. Ja na koniec powiem państwu tak, że oprócz tych właśnie zagrożeń, które państwo czekają odnośnie odoru, rozjeżdżania dróg, to, że antybiotyki będziecie spożywali w tym mięsie, no nie mówię akurat może o pan będzie pan tak, może ekologiczne to robił, tak? Ale zobaczcie, co tutaj nastąpiło, że jak konflikty społeczne zaczynają się z tego powodu powstawać. U nas tak samo jest i u was będzie, że będziecie mieli przeciwników, zwolenników i z tego powodu też poróżnijcie się. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Raptownie weszliście już na temat polityki, na temat kampanii wyborczej, a uważam, że chyba zbyt było. Ale nie, dlatego właśnie to, że zobaczcie, że konflikty społeczne się zaczynają tutaj tworzyć.
Dobrze. Rozmawiajcie naprawdę na temat problemu, a nie z polityki, bo się bardzo to różnicie. Dzięki. Tutaj właśnie pani też ma, pan Skorbowa jest tutaj, chyba u niej to samo, ona jest chyba kontenery, tak, kontenery, kurniki ma na głowie, to farmę, farmę, także to jest wszystko. Jeszcze, a czy to jeszcze najpierw był pan? Chciałbym się zwrócić do inwestora, do pana, prawda? Niedaleko mamy tu Dolinę Zielawy. Daleko jest od pana ta Dolina Zielawy. Są tu produkowane jakieś zioła, miody. Wiem, że są tu dość duży pszczelarze, którzy w przyszłości, zobaczył pan, zaatakują pana. Ja jestem pszczelarzem, nazywam się Tadeusz Jakimowicz, jestem z Kodnia, nie? I też mam ten sam problem. Muszę swoje pasieki przenosić, kupować następne działki, inwestować. To jest naprawdę duża przeszkoda dla tych ludzi. I zmuszanie ich tak naprawdę do albo likwidacji, albo do przeniesienia się w kolejne miejsca. A Podlasie mamy tu przepszczelone tak naprawdę, pszczelarzy jest dużo i z tego powodu będą powstawały następne konflikty. Jeden drugiemu będzie truł te pszczoły, bo wiadomo, będzie trzeba przenosić te pasieki gdzieś tam, nie? I zobaczy pan, że w przyszłości no, z tego będą problemy. Więc ja bym panu odradzał. U nas jeden z panów, który sprzedał pole, już żałuje. Chociaż to nie będą jego kurniki, ale mówił, że bardzo żałuje, że to zrobił, że drugi raz by tego nie zrobił. Więc przestrzegam po prostu państwa przed taką głupią decyzją. Może to wie pan. Pieniądze nie wszystko. Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Pieniądze, jak stracimy zdrowie, nie mają żadnej wartości. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Maciek Chabrowa, budowa. Ja miałbym takie, tak, bo wydaje mi się, że to są dwie oddzielne sprawy, tak? To znaczy ta inicjatywa obywatelska, która mówi o tym, żeby konsultacje społeczne no, były bardziej realne, czyli rozszerzone, można powiedzieć, tak? Wydaje mi się, że to jest oddzielna sprawa. Oddzielną sprawą są kurniki. Tutaj bardzo dziękuję panu Werenko, że przyjechał, prawda, bo to wymaga jednak odwagi, tak, żeby na takie zebranie przyjść. W każdym razie pytanie jedno miałbym do pana skarbnika i do pana przewodniczącego o ich opinię dotyczącą samej z propozycji, tak, żeby te konsultacje społeczne no, były zgodnie tutaj z tą inicjatywą szersze, tak, czy, żeby po prostu mieszkańcy byli realnie informowani o takich inwestycjach, no bo umówmy się, informacje na tablicach ogłoszeniowych niestety po prostu, no, powinno tak być, że oczywiście śledzimy, tak? No, ale niekoniecznie zawsze tak jest. Czyli tu miałbym pytanie o opinię w sprawie tej propozycji. Natomiast do pana Weremko miałbym pytanie tylko, czy może tutaj jeszcze raz wstać i powiedzieć, że to jest jego prywatna inwestycja, której nie będzie odsprzedawał dużym firmom, korporacjom. Tak. Dziękuję. Mogę tu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest inwestycja, która nie będzie nigdzie odsprzedawana. Ja tutaj mieszkam, ja stąd się wywodzę i nie będę odsprzedawał swojego, że tak powiem, pola i swojego pomysłu na życie komu innemu. Jaki to miał? Ja rozumiem, jak pani mówiła w Kodniu. Ci inwestorzy tam nie mieszkają, podejrzewam, tak? A, no to dobrze, nie. Ja z całą odpowiedzialnością mówię, że nie. To jest inwestycja nasza, która oczywiście nie będzie rozwijała się tak, że na raz powstają cztery, jeden, dwa, może trzy, nie wiem. No, zaczynamy od jednego. Jak będzie? Nie wiem. Wszystko zależy od pozyskania funduszy, środków i tak dalej, bo tak jak tutaj padły kwoty, tak niestety taki kurnik tyle kosztuje. To nie są. To jeszcze tylko do pana, jeżeli pan skierował do mnie słowa. Ile 210 DOP to już na 74 tysiące sztuk. No to nie wiem teraz. Pani doskonale. Chyba 296. Tak, chyba tak. Od jakiej ilości negatywnie wpływa na środowisko, proszę mi powiedzieć? No. Od 210. No, możliwe, ale ja z chęcią, jeżeli ktoś naprawdę, tutaj, bo wszystkich nie jesteśmy w stanie, tak? Ale tych najbliższych mieszkańców, najbliższych ludzi, którzy są zainteresowani, ja z chęcią zawiozę na takie gospodarstwa, nie na fermy, jak pani mówi w Kodniu, czy w Sosnówce, no bo to jest zupełnie inny,
inny wymiar, tylko na takie małe rodziny, na takie kurniki rodzinne, na takie kurniki, no proszę, proszę Państwa, no są takie, sam jeździłem po takich gospodarzach, gdzie Państwo mają po dwa, mają 50 metrów za mieszkaniem i mieszkają i im to nie przeszkadza. Pan, dlaczego jesteśmy tutaj, bo w naszym przypadku mój kolega też ma dwa kurniki, czy dwa kurniki, nie pamiętam teraz. Malutkie, to robił to sam jako rolnik, nikt jemu u nas w Skodzie tego nie blokował. Teraz znowu złożył wniosek o rozbudowę tego i też twierdził z początku, że tak, ja to bo będę budował dwa kurniki dodatkowo, czy tam trzy już dołożę do tego, ale przyznał się w końcu, że to jest firma Lipa. Tak. Dlatego, ale, i wie pan, to jest trudno. Ale mieliśmy wybudowy pod oczem kurnik, 6 tysięcy tylko miał. Wie pan, dlatego, jakiś może tak, ale, pro, ale proszę pana, kurnik ten z, 30 lat temu, a obiekt ten, który jest budowany teraz, to są zupełnie inne, to są zupełnie, proszę pana, jeździł pan syrenko kiedyś, dudniło, jeździ pan teraz Mercedesem, nie dudni. Ale smród ten sam. No nie. Bójmy się, bo to jeszcze padło pytanie, padło pytanie do pana skarbnika zadane, także po kolei, nie przyczykujmy się. Ciszej. Niech odpowie skarbnik, bo tu padło pytanie od pana konkretne, proszę odpowiedzieć na pytanie. Zapytał mnie pan, czy jestem prywatnie za konsultacjami społecznymi, chodzi o moją opinię. Jak najbardziej jestem za konsultacjami społecznymi i dialogiem z mieszkańcami. To chodzi o zdrowie, życie i komfort życia mieszkańców. Popieram takie inicjatywy i powinny być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Taka jest moja opinia. Ja jeszcze tylko w dwóch słowach, szanowni państwo. Tak jak tu zauważyliście, wszyscy mamy różne zdania na ten temat. Każdy ma swój punkt widzenia. Ja powiem państwu, nie wiem czy podzielicie moje zdanie, ale po pierwsze, panie Jarosławie, jeśli dobrze mówię, tak, ja też jestem pełen szacunku i podziękuję i dziękuję panu serdecznie za to, że pan dzisiaj tutaj przyszedł, że chce pan jak gdyby swój punkt widzenia przedstawić. Ja zresztą z panem miałem okazję rozmawiać i jeśli to wszystko, co pan mówi, jest prawdą, to ja myślę, że rozwiązaniem, tylko nie wiem pod kątem prawnym, może być coś takiego, że pan po prostu oświadcza pisemnie, że jest pan w takim i w takim zakresie do tego jako rolnik. Ja jestem, ja najbardziej się przychylam. Coś trzeba produkować. Niech to będą kurczaki, niech to będą prosiaczki, niech to będą gęsi, kury, czy inne jakieś zwierzęta, po to jest wieś. Bo na tej, zresztą przyzwyczajeni jesteśmy od dzieciństwa do tych rzeczy. I nie wiem, czy to jest mój dobry pomysł, ale myślę, że trzeba to sprawdzić, zastanowić się nad tym i wtedy te wszystkie emocje opadną i nie będzie pan miał chyba jakichś tam zarzutów od ludzi, bo przecież oświadczyłem wam na piśmie, że będzie to, załóżmy tam, cyklicznie po jednym kurniku w jakimś tam czasie, maksymalnie do tych czterech, żeby po prostu ta uciążliwość no ludzi nie położyła, bo widzi pan sam, z czym to się wiąże. Ceny gruntów, mamy tutaj analizę, przedstawił pan Grzegorz. To jest jedno, zanieczyszczenie środowiska, dwa. Ale oczywiście na tej wsi trzeba coś robić. Jestem też za tym, tylko żeby to wszystko było w jakiś sensowny, poukładany sposób. I może ta propozycja jakich byłaby rozwiązaniem. Tyle z mojej strony. Ale dziękuję. Ale to jest dalej przemysł. Nawet jak takie umowy będą podpisane, czy to jest zgodne prawnie, czy nie, to dalej jest przemysł. To będzie jeden wielki smród. Proszę tutaj pani Sofys. Ja jeszcze tylko takie pytanie zadam, bo tak w sumie nagle od jednego kurnika zaczęły się plotki, że w całej gminie, w każdej miejscowości będą kurniki. No i tutaj zadam pytanie, czy do przedstawicieli gminy, czy tutaj do potencjalnego inwestora, który jest na sali, o ile zechce odpowiedzieć, czy to jest prawda, że jest planowana budowa kurników w drugim Dokudowie, bo już takie plotki chodzą, czy coś takiego jest w gminie, czy nie jest, bo tak było w Jaźwinach podejrzenie i trzeba było robić spotkanie, a skoro jest w takim gronie i jest jeszcze kamera, więc chciałabym na obecną chwilę uzyskać odpowiedź.
nic nie słyszałem na temat Dokudowa, tak samo jak rolnik wyciął sobie 3 hektary czy 4 hektary samosiewek w Jaźwinach, na drugi dzień padło hasło, kurniki budują. Ani z Dokudowa, ani z Jaźwin nie ma żadnego wniosku. Tyle mogę odpowiedzieć. Jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo za przybycie i za spotkanie, wszystkim gościom i mówcom. Panią byłą radną zapraszam do Perkowic na most, to sobie porozmawiamy o inwestycjach, jakie można zrobić poza gminą. Dziękuję Państwu serdecznie.